Sponsorem programu jest firma TTHO Stasiak. Nie pamiętam, czy Wam już kiedyś mówiłem, ale powtórzę się. Moja wielka miłość do piłki nożnej zaczęła się od Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku, które oglądałem wraz z moim kochanym dziadkiem. A tam podziwialiśmy Tomasza Wałducha, prawdziwą opokę polskiej defensywy, prawdziwą opokę polskiej reprezentacji, uczestnika Mistrzostw Świata w 2002 roku i zdobywcy Pucharu Niemiec Schalke 04 Gelsenkirchen. Dzisiaj moje marzenia z dzieciństwa, a także te dziennikarskie się spełniają. Tomasz Wałduch specjalnie dla Was w wywiadzie niezwykle interesującym opowie nie tylko o przeszłości, ale także o tym, czy może podjąć pracę w Ekstraklasie. Serdecznie zapraszam, ja nazywam się Łukasz Ciona, a to kanał Cioną po oczach. Zasubskrybujcie, polajkujcie, a przede wszystkim prześlijcie znajomym. Panie Tomku, nie wiem czy Pan wie, ale moja pasja do piłki zaczęła się właśnie od Waszego meczu w Barcelonie finałowego, który oglądałem wraz z dziadkiem, miałem kilka lat. No ale tak się zaczęła ta miłość do piłki, no i pamiętam taki wielki żal, że przegraliście ten mecz z Hiszpanią. Jak Pan tak patrzy na swoją karierę, to był najważniejszy mecz w Pana życiu? Właśnie ten finałowy z Hiszpanami? Czy później sukcesy z Schalke jednak gdzieś były ważniejsze? Tak trudno ocenić jest to. Oczywiście był, jakby to powiedzieć, ten mecz był bardzo emocjonalny. Grając z gospodarzem Olimpiady i z drużyną Hiszpanii w finale, w tych dramatycznych sytuacjach, przegrywając to spotkanie, gdzie było oczywiście no, wielkie rozczarowanie zaraz po meczu. Ale czy to było najważniejsze takie akurat w mojej karierze, jednak tych spotkań troszeczkę się odbyło w reprezentacji w Schalke, tak jak Pan wspomniał. Jedno na pewno z takich emocjonujących i jednych z ważniejszych meczy, jeżeli bym tak to określił, przynajmniej na samym początku mojej kariery. Jak Pan wspomina Janusza Wójcika w ogóle i pracę z nim? No wiadomo, kontrowersyjny trener, później co się działo, ale ekipę stworzył niesamowitą. Tak, to zawsze ja wspominam, wiadomo, będzie się wspominać trenerów pod względem sukcesów, obojętnie jak się do tych sukcesów dochodzi. Wiadomo, że Janusz Wójcik, i to nie jest jakąś wielką tajemnicą, że był wielkim motywatorem, potrafił nas zmobilizować. Przede wszystkim potrafił zebrać odpowiednich ludzi, odpowiednich zawodników, odpowiednich współpracowników, stworzyć taką atmosferę, że my wychodząc na boisku po prostu naprawdę zostawialiśmy wszystko. Może nie był wielkim taktykiem, jak paru innych trenerów, których miałem na przykład w swojej karierze, a nie zaliczyłbym na przykład do grona tych najważniejszych w mojej karierze. Także to sukces, jakby nie patrzeć, z drużyną olimpijską osiągnęliśmy, zdobyliśmy srebrny medal na Olimpiadzie w Barcelonie. I także no, będę bardzo miło wspominał Janusza Wójcika. No właśnie. Podobny klimat, myślę, w reprezentacji stworzył Jerzy Engel, chociaż to zupełnie inny człowiek, inna klasa człowieka. Ale pamiętam, już byłem dużo starszy, ale śledziłem tę drużynę, bardzo je kibicowałem. No to rzeczywiście to była jedna rodzina, prawda? Ta reprezentacja Jerzego Engela. I kiedy awansowaliście właśnie na Mistrzostwa Świata w 2002 roku, no to naprawdę cały naród praktycznie za Was trzymał kciuki. Ja to pamiętam, no bo to było odsunięcie tych demonów jeszcze od czasów lat 80. No tak, no 16 lat polska reprezentacja nie grała w wielkiej imprezie, na Mistrzostwach Świata. Udało nam się po wielu latach rzeczywiście. Trener Engel takim, jakby powiedzieć, takim spokojem, oczywiście taką wielką rozwagą, z odpowiednim nastawieniem, z taką myślą taktyczną, z taką odpowiednią mentalnością tak samo podchodził do swoich zajęć i do zawodników, także potrafił zebrać odpowiednich ludzi tak samo, bo trzeba przyznać, że tutaj akurat to posunięcie z Oli Zadeby oczywiście też było dosyć istotne. Dlatego wszyscy tu przyjeżdżali akurat na reprezentację naprawdę no, z wielką ochotą, po prostu to była jak jedna wielka rodzina i to się odczuwało po prostu na boisku, także no, trener Engel na pewno wielki wpływ miał akurat też nam, jeżeli ja kończyłem swoją karierę reprezentacyjną, cieszę się, że akurat pod okiem takiego trenera miałem możliwość grać i
miałem go za trenera. 74 występy klubu wybitnego reprezentanta, ale też no, ten nieudany mundial na pewno, ale świetne Igrzyska Olimpijskie. Jak pan tak patrzy na swoją, już zamykając temat reprezentacji, patrzy pan na swoją karierę, niedosyt, można było zrobić coś więcej, czy to jest to, co mogłem osiągnąć? Zawsze można wychodzić z założenia, że można było osiągnąć więcej oczywiście, tylko trzeba przyznać, że do tego muszą być spełnione pewne warunki. Trzeba po prostu z odpowiednią formą trafić, trzeba mieć odpowiednią dyspozycję. Do tego jest tak samo przeciwnik, nie musi być akurat w najlepszej dyspozycji. Także jest wiele, wiele takich niuansów i faktorów, które wpływają na taką, a nie inną sytuację. Także ja z perspektywy czasu powiedziałbym, że troszeczkę niedosyt mam, jeżeli chodzi o moje występy tutaj na polskich boiskach, bo jednak sam finał, tylko czy udział w finale Pucharu Polski, czy zdobycie wicemistrzostwa, taki no, lekki niedosyt jednak mam, bo jednak liczyłbym, czy wiele bym sobie dał po prostu, czy wiele oddałbym na to, za to, żeby po prostu jednak jakiś tytuł osiągnąć przez te kilka lat, gdzie występowałem w polskiej lidze. No nie mogę zaliczyć jakichś wielkich sukcesów, nie zdobyłem mistrzostwa, nie zdobyłem pucharu. Udało mi się w Bundeslidze z Schalke akurat zdobyć dwa razy Puchar Niemiec. Także oczywiście zawsze można mieć jakiś niedosyt, ale z perspektywy czasu podchodzę dopiero do tego bardzo tak spokojnie i jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem i niech tak zostanie. W Korei można było coś zrobić więcej? W Korei, w Japonii? Ja uważam, że tak, niedosyt był oczywiście, bo jechaliśmy z wielką ambicją i z wielką taką ochotą zwycięstwa i po prostu osiągnięcia sukcesu. Jednak no, ten pierwszy mecz no, podciął nam skrzydła oczywiście, podciął nam troszkę te nogi z gospodarzem. Później dotkliwa porażka z Portugalią. Już same zwycięstwo w ostatnim meczu po prostu nie wystarczyło do osiągnięcia wielkiego sukcesu. Niestety ja podchodziłem na początku z tego z jakimś takim wielkim niedosytem. Teraz oczywiście być może na nas nie było akurat w tym momencie na więcej stać. I gdzie są akurat przyczyny tego, to też można gdybać odpowiednie przygotowania, czy za długie przygotowania, czy byliśmy dobrze przygotowani po prostu, czy byśmy nie mieli zbyt wielkich oczekiwań akurat z naszej strony. Także można naprawdę dyskutować na ten temat. Ja z perspektywy czasu uważam, że na tą chwilę po prostu chyba nie było nas na więcej stać w tym momencie. Jesteśmy na stadionie Górnika w takiej pięknej sali pucharowej. Jaki pan ma stosunek do Górnika? Jest pan tu jedną z gwiazd, zawsze zapraszany, z dużą estymą. No bardzo mi miło jest w ogóle, że akurat korzystając z tego zaproszenia, przede wszystkim tutaj Martin Max, który tutaj zorganizował takie spotkanie w klubie, gdzie on się wychował. I przy okazji dostaliśmy zaproszenie tutaj na występ Górnika w meczu Ekstraklasy z Radomiakiem, gdzie mogę akurat przyjechać na ten piękny stadion i powspominać i porozmawiać z jednym czy z drugim kibicem, zdjęcie zrobić. Także bardzo mi miło jest i zawsze z wielką satysfakcją i dumą przyjeżdżam tutaj na Górnik i mam wielu tutaj znajomych. Oczywiście nie zawsze ma się czas, żeby się z nimi spotkać, ale jakiś kontakt telefoniczny jest i tak jak mówię, cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być. Jerzy Engels żartował na moim vlogu, ciągnął po oczach i powiedział, że gdybyśmy mieli teraz Wałdocha i Hajtę i dołożyli do tej reprezentacji, to dużo pewniej byśmy się czuli, moglibyśmy nawet jechać po medal. A tak pół żartem, pół serio zapytam, gdyby pana wkleić wtedy z Dzianim teraz do tej reprezentacji, myślę, że mielibyście chyba miejsce w no, centrum obrony. Rywalizacja by była na pewno no tak, dosyć jeszcze wysoka. Jeszcze tutaj tak, Kamil Glik jest przecież i naprawdę nie ujmując innym zawodnikom, moglibyśmy powalczyć oczywiście w naszej najwyższej formie, w naszej najwyższej dyspozycji. Wydaje mi się, że moglibyśmy powalczyć. Oczywiście bardzo mi miło, że akurat trener Engel tak o nas mówi, także to taka satysfakcja jest oczywiście. To tak pewnie pół żartem, pół serio. No, tak. Ja tak samo też pół żartem, pół serio odpowiadam. Tak kombinowaliśmy z trenerem Engelem te jedenastki. Jak to by było gdyby, tak. Nie? I to tak. Ja.
Dokładnie, to jest taka zabawa dziennikarska. Ale nie ma co ukrywać, że Schalke to jest pana miłość. Puchary Niemiec, wicemistrzostwa Niemiec, bardzo duże sukcesy, teraz trochę gorzej. Ale wychowuje tam pan młodych piłkarzy. Matipa, Leroy Sané, no fantastyczny zawodnik. A chciałem zapytać, rozmawiałem z Poldim nie tak dawno też na moim vlogu. On mówi tak, jest jedna zasadnicza różnica, która dzieli polskich młodych piłkarzy od niemieckich, mentalność. To znaczy tam młody piłkarz niemiecki wchodzi na trening pewny siebie, chce wyrwać sobie to miejsce. U nas ci chłopcy są zahukani. Tak Poldi powiedział, tak? Czyli wchodzą młodzi zawodnicy Górnika, nie wiedzą po co tak naprawdę. Rzeczywiście coś w tym jest, że my przegrywamy na przykład z Niemcami mentalnością. Wydolnością to jest druga rzecz. Bo wiem, jeździłem do Dawida Kownackiego, do Fortuny Düsseldorf, widziałem jak był zniszczony po prostu po treningach w nie najmocniejszym niemieckim klubie. W czym my przegrywamy z Niemcami? Jest na pewno w tej wypowiedzi coś. Ja będąc tutaj w Zabrzu jako dyrektor sportowy już parę lat wstecz, podobną tezę akurat i opinię wydałem. Dla mnie to był oczywiście tak samo przeskok, kiedy ja grając tutaj w polskiej ekstraklasie wyjeżdżałem w wieku 23 lat do Niemiec i zobaczyłem jak podchodzą zawodnicy, młodzi, starsi, obojętnie w jakim wieku, do swoich obowiązków, jak oni trenują, jak się przygotowują do treningu, jaką mają mentalność, jak grają do końca. Ja się tego też nauczyłem. I przyjeżdżając tutaj jako dyrektor sportowy, tego oczekiwałem tak samo w sumie od zawodników tutaj grających. Nie zawsze to się sprawdzało. I nie wiem, czy to jest tylko problem akurat piłkarzy, bo to jest chyba ogólnie w sumie w innych branżach podobnie jest. Nie wiem, czy to jest akurat taka nasza... przywara. Być może właśnie nasza Polska, bo to w innych dziedzinach podobnie funkcjonuje. My, miast być pewnym siebie z tego, co robimy po prostu... Nie zawsze do końca, ja nie wiem jak teraz wygląda, rzeczywiście już od wielu lat jestem poza granicami Polski, przebywam tam za granicą, wiem jak Niemcy funkcjonują i jak to na zachodzie się odbywa. Takie odczucie właśnie miałem po przyjeździe tutaj z powrotem, jak byłem pracownikiem tutaj w Górniku jako dyrektor sportowy i też taką opinię tak samo właśnie wydałem, także to coś w tym na pewno jest, także ta wypowiedź Lukasa, ja mógłbym potwierdzić ją, rzeczywiście. To naprawdę trzeba zmienić, musimy zmienić mentalność. I to nie tylko piłkarze, ale przede wszystkim w ogóle ogólnie musimy być pewni siebie. Dokładnie, jak patrzę na takiego Sané, to on idzie jeden na jeden, on się nie boi. No wiadomo, on jest wybitnym talentem, tak? Okej. Ale jak patrzę na innych niemieckich piłkarzy, to też to mają. Właśnie o tym mówił też Polti, tak? Że idąc po Mistrzostwo Świata, no to... To było to po prostu w tej drużynie, że oni każdy z nich chciał dołożyć po prostu więcej. No tak. I to jest to. No więcej to jest to. Od siebie. No. Więcej od siebie oczekiwać, ale przede wszystkim tak właśnie, żeby najpierw, jeżeli się oczekuje od kogoś, to żeby oczekiwać przede wszystkim od siebie. No właśnie, nie? Od siebie, tu wewnątrz. Tu od siebie, czyli ja muszę włożyć naprawdę takie serducho, tyle takiej motywacji, tyle mentalności, tyle przygotowania po prostu. Jeżeli ja rzeczywiście w 100% wykrzesam to wszystko z siebie, dopiero wtedy mogę oczekiwać od kogoś innego. A czy do końca tak akurat wszyscy mogą powiedzieć o sobie, no to stoi pod znakiem zapytania. Dokładnie. Panie Tomku, jeszcze ma pan czwórkę wspaniałych dzieci, rodzina cała w Niemczech. Czy kiedyś pan rozważa może powrót do Polski, czy raczej już zostaniecie w Niemczech? Chyba, że będzie oferta. Michał Listkiewicz zażartował, jak były wybory selekcjonera, czemu nie Tomasz Wałdok, zróbmy swojego Nagelsmana. To też u mnie się na vlogu pojawiło, ciekawa propozycja, ale właśnie, ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, że powinniśmy i teraz PZPN ma do tego dążyć, stworzyć polskie Clara Fontaine, czyli polską szkołę dla reprezentacji z boiskami, cały centrum takie, razem ze szkołą. Taką powiedziałbym trenerów, która tam się ma mieścić, taka koncepcja wreszcie się pojawiła. Nie wiem, czy zostanie zrealizowana, na to potrzeba dużo pieniędzy. Pan siebie widzi na przykład we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w takiej szkole? Jestem otwarty, oczywiście wspomniał Pan tutaj o pobycie, nie wiem, w Niemczech czy w Polsce. Ja tego nigdy nie wykluczałem i oczywiście z tego, takiego prywatnego punktu widzenia, jako że dzieci chodzą do szkoły jeszcze tutaj, dlatego na najbliższe lata raczej się nie zanosi na to, nie zanosi się, że abyśmy zmienili tutaj plany i mieli jakiś tam pomysł na przyjazd do Polski w sensie prywatnym.
takim pod względem zawodowym ja jestem otwarty. Ja to podkreślałem w każdym wywiadzie, jeżeli było takie zapytanie. Ja czuję się oczywiście, mam pracę w klubie, w którym zostawiłem trochę zdrowia, w którym przeżyłem trochę lat sukcesów i klęsk, tak samo porażek. Teraz jestem jako trener i swoje doświadczenie przekazuję młodszym piłkarzom. Praca spokojna, po prostu także jestem codziennie w domu. Jestem otwarty, jeżeli będzie jakakolwiek propozycja, jestem jak najbardziej otwarty. Wszystko jest do przemyślenia, wszystko jest do zastanowienia i jeżeli coś będzie naprawdę konkretnego, jestem jak najbardziej otwarty. Prezesi mają dzwonić. Musicie dzwonić, prezesi. Pogadamy, namówimy może któregoś z prezesów. Śląsku Wrocław za chwilę się może trener zmienić. Ale wracając jeszcze do naszej rozmowy. Czesław Michniewicz awansował z reprezentacją. Pewnie pan oglądał. No, wielki sukces. Jak pan widzi pracę tego trenera? Ja jeżdżę na każdy mecz reprezentacji jako reporter, muszę powiedzieć, że tak, otworzył treningi dla mediów, a widać uśmiech na twarzy piłkarzy. Ja wiem, że to są może drobne rzeczy, ale generalnie ważne, prawda? Tak. Jak pan ocenia taką początek pracy trenera Michniewicza? To znaczy ja tylko pod względem po prostu wyników, bo na bieżąco nie jestem, jak wy macie pracę dziennikarską, jesteście na treningach, jesteście na konferencjach prasowych i mi trudno jest określić, ja tylko oceniam z perspektywy samego meczu i wyników samych, także tak. Że to krótki okres czasu był akurat, jak przejął obowiązki trenera reprezentacji i sukces osiągnął, nie można tego ukrywać tutaj jak najbardziej, co mnie bardzo cieszy oczywiście. Dlatego no, trzeba dać mu szansę, trzeba dać po prostu czas. Oczywiście wspomniał pan o tych drobnych rzeczach, ale to są te drobne rzeczy, z czego się składa w sumie nie tylko piłka, ale nasze życie właściwie. Z tych małych kroczków po prostu, gdzie ktoś jest pozytywny, ktoś po prostu z chęcią przychodzi do swojej pracy, ktoś przychodzi z chęcią na trening, z wielką ochotą po prostu wychodzi na spotkanie, na mecz i osiąga sukces jeszcze, no to satysfakcja jest naprawdę ogromna, także to tylko świadczy o tym, że trener idzie w dobrym kierunku razem z drużyną. Dokładnie, przynajmniej Mistrzostwa Świata. Jest pan optymistą przed tym mundialem? Ja zawsze byłem w sumie optymistą i niezależnie, czy to była reprezentacja, czy to było Schalke, jestem optymistą, że Schalke awansuje do pierwszej Bundesligi. Jestem naprawdę optymistą, jeżeli chodzi o reprezentację, także myślę, że to jest chyba dobra cecha w sumie, nie? Bo jeżeli ktoś wychodzi z założenia po prostu, że coś się nie uda, no to chyba nie ma sensu w takim razie zabierać się za coś. Także trzeba być optymistą, trzeba być przeświadczony tym, co się robi. Także życzę sukcesów polskiej reprezentacji, będę trzymał kciuki za nią i zawsze byłem kibicem, wcześniej grałem dla niej, teraz jestem kibicem i tak pozostanie. Panie Tomku, piąteczkę super. Możemy przebić, to zaszczyt dla mnie. Tomasz Wałdoch, legenda reprezentacji Polski na vlogu Czyną Polską.